Dobra, to już widzieliśmy. Dobra. Witam wszystkich ponownie. Znowu Punio 7. Skończmy w końcu tą grę. Ale skończmy poprawnie. Nie tak jak ostatnim razem. Aczkolwiek ciekawa opcja. Nie po to tyle walczyliśmy. Tak, tak, tak. Przeklikajmy to już. Może spróbujmy tutaj na teraz inaczej powiedzieć. In Arcanum, perhaps it is just the way of human. That sad puppet council. Aronax. From the very beginning he hated. Tak, troszkę inaczej teraz Ga mówi. Proud elven heir to the leadership of the council. He saw my presence on the council as a travesty, a dishonor to the ways of magic. He waited for an opportunity to defame me. And when it came, he viciously attacked. Co się stało? My studies were of the souls of the dead. Once I had seen the darker side of necromancy, I began to speak with those souls, to animate the soulless, to quench the lives of the living. Kerganie, czy nie widzisz, że to czyste zło? Jak mogłeś myśleć inaczej? The bodies I experimented upon were already dead. If I raise their souls to again quench them, who is to say I didn't have the right? I know, monster. I know that the line between good and evil is a gray one, and perhaps all of my actions weren't necessarily pure, but I never killed the living soul. To słaby argument. Usprawiedliwianie się winnego. And who are you or they to judge me? And banishment. Banishment for some questionable experiments. The council was prepared to exile me, to throw me out of their number. But no. The jealousy of Aronax turned them against me, forced their hand. His words became the evidence against me, and they sentenced me to the void. Council Aronax także został tu zesłany. Yes. For the same crime. On a grander scale. And when we met here in the void, I had become so much more powerful than he. And again, he feared my words, and he made war against me. And now he is in chains, and this void has truly become his prison. Co przez to rozumiesz? In your world, your arcane. I was powerful. Perhaps the most powerful human magicka who has ever been. But to humans, cursed with our shortness of life, our brevity, what is this power? What can be learned in that impermanent spark that is our lives? Nothing. But here, in this so-called prison, there are no limits. Dobra, nie rozumiem. Chyba dalej już się będzie powtarzał. This place, this void, has no time as you know it. I've been here for more than 2,000 years, and yet I've aged not at all. Yes, I know. Ironic, isn't it? It was on my ears that their feeble and pathetic cries had fallen. To me, Kurgan, who had defeated their master and thrown him in chains. Kurgan, who had manipulated them into subverting the Minari and weakening the wards. Kurgan, who used them to send me the dwarves of the Black Mountain Clan, who have now finished the bridge back to Arcanum. No to chyba już słyszeliśmy, co teraz powie. I truly wish I could. No dobra. Też już widzieliśmy. I see your soul hold on a moment. What he is saying? Of course not. I can no longer tolerate the atrocities that this thing, this life has brought about. There will be peace. Okej, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, nie mamy tyle inteligencji, żeby namówić go do samobójstwa. Tak. No więc będziemy musieli z nim walczyć. Ale zanim to zrobimy, może z nim jeszcze troszkę pogadamy. Of course. Hmm.
Chyba już to wszystko mówił. I can no longer tolerate the atrocities that this thing, this life has brought about. And why not? I realize that you fought very well. Okay. I shall send you to that great dead sea. And then you shall know. Okay, myślałem, że troszkę więcej będzie gadania z nim. Ale cóż, dobra. Właśnie, gdybyśmy nie mieli Aronaxa w drużynie, w poprzedniej rozmowie, w poprzednim odcinku, to ktoś inny próbowałby nas namówić na niezabijanie wszystkiego, co żyje, ale... Ale dobra. Dobra. A niestety, moi ludzie mnie zablokowali. Raven, nie mogę dać ci strzał. Trudno. No to chyba będę spamował co? Uderzeniem pioruna. Ta, powoli troszkę go to podjedzę. Okej, okay. Przywołuję również strażników. No cóż, chciałbym go trochę pociachać, ale niestety wszyscy mi kumple go zablokowali. Okej, okay, jak widać, Kergan stał się czymś bardzo, bardzo brzydkim. Ale niezbyt potężnym. Zobaczcie, sami nasi towarzysze go bez problemu zabiją. Okej. Okay. Kurczę, myślałem, że się miejsce zmieni. Okej, dobra. Okej, okay, biją się nawzajem chyba. Kto tu kogo teraz bije, co? Raven bije tych. Chyba nawzajem ktoś się pokłócił. Może nie. Okej. Okay. Wszyscy żyją. Myślałem, że... Tam było trochę friendly fire'a w środku. Więc... Myślałem, że się pokłócili i zaczęli bić nawzajem. Ale dobra. Jak widzicie, Kergan nie jest zbyt potężny. No, jak już się go trochę pobije, to zamienia. Wykorzystuje to swoją... skorupę. Do regeneracji. Ale możemy temu przeciwdziałać. Oczywiście mamy... Nasze urządzenie z Vendigrod, którego moglibyśmy teraz na niej użyć. Ale jest jeszcze drugi sposób zabicia go. Mianowicie Flachion Krygilda. Ma moc również zabijania. Tak w ogóle nie potrzebujemy urządzenia z Vendigrod. Gdybyśmy my na przykład na wyspie zabili nas Rudina, co by nas automatycznie przeniosło do otchłani, nie mielibyśmy urządzenia z Vendigrod, to wtedy jedyną opcją na zabicie Kergana byłby właśnie Flachion. Ale jak widać, jest również bardzo skuteczny Flachion. Nie potrzeba żadnego urządzenia z Vendigrod, aby go wykończyć. Animacja byłaby dokładnie taka sama, gdybyśmy użyli na niej urządzenia, więc... Pokazuję tylko, że da się. Okej! Okay. Panowie i panie. Nasze finalne zakończenie. A przy okazji, gdybyśmy namówili go do samobójstwa, animacja również byłaby identyczna. Jednak wracamy. Nie była misja w jedną stronę. Wracamy z powrotem do Arkanum. Dzięki dostarczonemu przez ciebie tajemniczemu składnikowi, okay, teraz doprowadził swoją alchemiczną szczegóły naszego zakończenia. I koniec końców udało mu się otrzymać złoto z ołowiu. Nie trzeba dodawać, że stał się najbogatszym człowiekiem w Arkanum. Pokonanie Lucana i jego kompanów, które zbiegło się z uwolnieniem przez ciebie ducha Besitun, pozwoliło zamklonym wzgórzom rozwijać się zapchlonym i kwitnąć jak dawniej. W starej kopalni Besitun odkryto nową żyłę srebra.
Robotnicy tuzinami napływali do miasteczka i po kilku latach zamklone wzgórza stały się ruchliwym miastem. No, fajnie. Udało nam się. W miejscach zwykle trudno utrzymać porządek, ale zamklone wzgórza są spokojne dzięki wysiłkom nowego szeryfa, doktora Robertsa. Don Trock wziął sobie do serca twoje rady i stał się aktywnym politykiem walczącym na rzecz praw orków. Jego działania doprowadziły do zalegalizowania orkijskich związków zawodowych i zapewnienia prawa głosu wszystkim obywatelom bez względu na rasę i płeć. Don stał się w Tarancie symbolem równouprawnienia i sprawiedliwości. No, dobra robota, Don. Wybrano go do Rady Przemysłowej, a po kilku latach zasiadł w jej zarządzie. Po śmierci Poloka i Damiana Mauga kocioł został zburzony, a następnie odbudowany. Odnowiony Bentley stał się najmodniejszym hotelem w Tarancie. Jego właściciela, szanowanego Caleba Malloya, często można spotkać w hotelowym barze, osobiście przyrządzającego drinki dla swoich dostojnych. No, to jest klasa. Maximilian powrócił do Dernholm i cała Cambria świętowała odzyskanie swojego prawowitego władcy. Pod rządami Maximiliana kraina szybko stała się silnym państwem, akceptując zarówno magię, jak i technologię. Dumny proporzec Smoczych Rycerzy ponownie załopotał na blankach zamku Dernholm, zatknięty tam przez nowego kapitana Liane Peldar. Dzięki twoim wysiłkom w negocjacjach na temat warunków członkostwa Caladonu w Zjednoczonym Królestwie oraz mądrym posunięciom Dona Troga, Caladon i Tarant w równym stopniu rozwijały się i bogaciły. W Arcanum na wiele lat zapanował spokój. Ponieważ burmistrz Czarnokorzenia został przekonany do ponownego przyłączenia się do Cambrii, pojawiły się tarcia między Maximilianem i Radą Przemysłową na temat przynależności miasta. Maximilian był zdecydowany bronić swoich praw i osiągnął sukces. Pod ochroną nowego króla Czarnokorzeń wyrósł na jedno z kluczowych miast portowych w całym Arcanum. Lockhart, grzmiący kamień, nigdy nie powrócił do swego ludu, zaś rządy w klanie Koła objął zmartwiony i niepewny Randwer. Pozbawione silnego króla, klany krasnoludów popadły w niesnaski i wybuchła krwawa wojna. Przywódca nowego klanu żelaza, Magnus Potężna Pięść, zgromadził silną armię i położył kres konfliktowi. Dalej, Magnus. Wkrótce został obwołany królem krasnoludów i wprowadził je w nową, złotą erę. Khan Keraj z ludu Bedokan zaprowadził długotrwały pokój z elfami Skintary. Oba ludy wspólnie wypędziły kłusowników z migoczącego lasu i mrocznych bagien. Z czasem Bedokanie stali się bardziej cywilizowani i nauczyli się korzystać z cudów nowej epoki. Po powrocie do Arcanum Aronax pochował swego ojca na wyspie Thanatos. Następnie udał się na pustkowia Vendigroth, gdzie dzięki swoim mocom własnoręcznie podniósł miasto z ruin. Nie kłam cię, Aronax wcale nie był potężny. Z powrotem stało się miejscem pełnym cudów i dziwów. Jednak po wszystkich tych zdarzeniach Arcanum jest nadal tym, czym zawsze było. Miejscem szansy i miejscem przemiany. Jedno jest pewne, to, że tutaj pewne nie jest nic. No i... Jaka przyszłość czeka krainę, którą zwiemy Arcanum? No i to by było tyle, jeżeli chodzi o Arcanum. Puśćmy może autorów. Jeszcze na koniec, bo najdalsi twórcy gry zapomnieli o tym. Czy mogę to jakoś przywijać? To samo się będzie przywijało? Nie wiem. Jak widzicie, zakończenie jest bardzo fajne. Poza zakończeniem wątku głównego dostaniemy również informację. Czekajcie, chyba sam to muszę przebijać. No tak. Dostajemy również mnóstwo informacji o tym, jak dalej rozwijał się świat. I to jest w oparciu całkowicie o nasze wybory, których dokonaliśmy w wszystkich misjach pobocznych. Cóż, niewiele innych gier RPG ma coś takiego ciekawego. Ale Arcanum ma. I to
Bardzo fajny feature. Jak widzieliście, naprawdę całkiem wykonanie jednego questa mogło potem wprowadzić zmianę w funkcjonowaniu całej jakiejś wioski czy coś takiego. Więc bardzo, bardzo fajne rzecz. Brawo dla Fiery, że coś takiego zrobili. No i cóż, podsumowała przy Arcanum. Bardzo, jedna z najlepszych gier RPG, jakie kiedykolwiek grałem, jeżeli nie najlepsza. A zdecydowanie najbardziej swobodna. Cóż, tutaj nie ma ograniczeń żadnych, jeżeli chodzi o przemieszczanie. Od prawie samego początku gry mamy dostępny cały świat do przemieszczania, do eksploracji. No jak również nie musimy być tym dobrym bohaterem, tak? Jeżeli chcemy, możemy, że na koniec gry po prostu wszystko rozwalić i musimy ratować świat, a możemy równie dobrze go zniszczyć. To jest bardzo ciekawe. No. Poza tym graficznie troszkę odstaje, już chyba nawet podczas premiery grafika nie była zbyt powalająca, ale też również styl trochę jest taki ciemny, taki brudny. Ma to pewien styl taki znany z, na przykład jak z Fallouta. Troszkę podobny, ale dla niektórych ludzi może on być trochę brzydki i odrzucający. Ale poza tym gra, jak widzicie, jest bardzo warta zapoznania się. Ciekawa. Ciekawa fabularnie. Technicznie. Znaczy cały silnik jest całkiem również ciekawy w rozwoju postaci. No i cóż. Cieszę się, że mogłem ją wam pokazać. Co ty jeszcze chciałbym powiedzieć? Arcanum. Okej, jest wydawca w Polsce. Okej, tu chyba coś... tłumacze polscy. Okej, dobra. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wytrwali do tego momentu. Nad tym, którzy tylko obejrzeli pierwszy i ostatni odcinek. Wam również dziękuję za uwagę. Znaczy najbardziej dziękuję tym, którzy wytrwale śledzili tą serię i oglądali wszystko. Nie zawsze było ciekawie, nie zawsze było interesująco. Dlatego dziękuję za waszą cierpliwość. Cóż, co do przyszłości. Chciałbym, żeby puściła się muzyka, co? Jak wejdę do gry i wyjdę, to będzie muzyka? Będzie. Nie będzie. Albo będzie. Co do przyszłości. Następną grą na pewno skończę nagrywać będzie Master of Magic, ponieważ rozpocząłem tą grę, a nie lubię zaczynać czegoś i nie kończyć, więc to będzie następny mój priorytet. A poza tym mam również oczywiście jeszcze kilka pomysłów na nagrywanie. A poza tym obiecałem wam niespodziankę małą w lutym. Oczywiście nie spełniłem tego, niespodzianki za bardzo nie było. No może poza tymi nagraniami fatalnymi z LoL'a. Ale to nie była niespodzianka. Zdradzę rąbek tajemnicy. Niespodzianką miała być gra, którą sam piszę, którą oddałem jako moją pracę inżynierską, którą się dobrze obroniłem. Więc dosyć nietypowa gra. Chciałem ją wam pokazać, ale no nie jest jeszcze gotowa za bardzo do pokazywania publicznego. A chciałbym, żeby dopiąć przynajmniej parę rzeczy jeszcze na ostatni guzik, zanim komukolwiek, jakokolwiek to publicznie będę pokazywał. Ale kiedy już dopnę, z pewnością zrobię o tym film. Na pewno będzie jakieś ogłoszenie. Więc jeżeli będziecie zaciekawieni, to bardzo, bardzo miło było z waszej strony. A cóż, poza tym... no cóż. Dalej mam. Studiuję dalej. Więc czas mam nadal ograniczony, więc spodziewajcie się, że jakoś przed wakacjami częściej będę wypuszczał filmiki niż obecnie. Ale będę wypuszczał. Poza skończeniem Master of Magic mam jeszcze przynajmniej parę gier, które chciałbym nagrać, jak już wspomniałem. Raczej to nie są RPG, chociaż głównie lubię gry RPG, jednak ich nagrywanie się długo przeciąga. No i w środku bywają troszkę nudne. A poza tym jest inne jeszcze wiele fajnych gier, ciekawych, które chciałbym wam pokazać, nie tylko RPG-ów.
Więc fanów RPGów przepraszam za to. Ale też powinniście czasami jakiś inny typ gier spróbować, popatrzeć. Okej, to dobra. Chyba tyle biadolenia z mojej strony. Dziękuję tym, którzy jeszcze słuchali to, obaj oglądali. Byli ze mną przez ten cały czas. No i zapraszam na przyszłe serie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia niedługo. Cześć. Muzyka jest świetna, ale niestety kiedyś muszę ją przerwać.